zapięty pasy, lustereczka ustawione. Dobrze, no to jedziemy. Dobrze, może pojedziemy sobie w lewo na światełkach, czyli musimy zająć od razu odpowiedni pas. Zawsze pieszy. Dobrze, może w prawo na światełkach. Ustępujemy tu pieszemu. Ma zielone światło, coś się nie kwapi, żeby przechodzić. Dobrze. Mamy zieloną strzałkę, czyli możemy jechać, ale trzeba się cały zatrzymać. Dobrze, tu jest zatrzymanie. Upewniamy się, czy na przejściu nikogo nie ma. Teraz dojeżdżamy sobie, patrzymy na lewo, czy nic nie jedzie, ale jest wolne. Dobrze, spróbujmy sobie zawrócić na zawrotce, czyli co? Zmiana pasa. No, już. Zmieniaj pas, tak. Bo nic za nami nie jechało. Teraz patrzymy, czy jakiś tramwaj nie jedzie. Ani z przodu, ani z tyłu. Nic nie jedzie, to możemy wyjeżdżać. Ustępujemy z prawej, gdyby coś jechało. Dobrze, bardzo dobrze. Dobra, i prosto przez światełko. No teraz na żółtym świetle. Brzydko. Za to mógłby być oblany egzamin. Bo według mnie raczej mogliśmy się chyba tam zatrzymać.
na rondzie, może na wprost, czyli zajmujemy sobie odpowiedni pas ruchu. No, zostajemy na naszym pasie. Pilnujemy cały czas swojego pasa. Ale nas lubią światełka. Cały czas zielone. Dobrze, pilnujemy swojego pasa. Bardzo dobrze. Dobrze, może tu w najbliższym wjeździe spróbujemy sobie zawrócić. Wjazd przodem, wyjazd tyłem, czyli prawy kierunek. Dobrze, no i teraz wsteczny bieg, lewy kierunkowskaz. Za dużo gazu, troszkę mniej gazu. Nie mamy kierunkowskazu. Lewy kierunkowskaz, o właśnie. Za dużo gazu, mniej gazu, a więcej sprzęgła wypuszczamy. No i tak musimy wyjechać, żeby się znaleźć na prawym pasie. O, bardzo dobrze. Dobrze, i w lewo na światełkach. Dobrze, nikogo nie ma z naprzeciwka, to nie musimy ustępować samochodom, tylko pieszym. Chociaż dobra, o, nadjechał z prawej. Więc on skręca w prawo, my w lewo, ma pierwszeństwo nad nami. No, pieszych już nie mamy, dobrze, jedziemy prosto. Dobrze, może na rondzie sobie skręcimy w prawo, czyli musimy zająć taki prawy pas, no to już zmiana pasa. Zredukuj może, bo tak dusimy strasznie ten silnik. No dobrze. Dobrze, spróbujemy sobie zawrócić. Znaczy, przepraszam, skręcić w prawo, co ja mówię. Zawrócić. Dobrze, skręcamy tu w prawo, czyli co? Prawy kierunek. No i zmiana pasa, zmiana pasa. Sprawdzasz cały czas w lusterku, czy ktoś nie jedzie. Czy jest do 30 ograniczenie, więc musisz przyhamować. Jak jest do 30, to na wysokości znaku już musi być 30. Dobrze, i skręcamy tu w lewo. Ma
pusto, więc sprawdzę, czy nic nie jedzie ani z prawej, ani z lewej. No, po skręcie w lewo pojedziemy zaraz i jeszcze raz w lewo, więc możemy sobie zająć lewy pas. I teraz skręcamy w lewo. Mamy nakaz jazdy w prawo, więc sygnalizujemy to oczywiście prawy kierunek. Mamy tutaj znak ustaw, ale to jest taki pas, zobacz, dla nas specjalny. Teraz dopiero lewy kierunek. Sprawdzamy w lewym lusterku, czy możemy sobie zmienić pas. Dobrze, zawrócimy na rondzie, czyli zjedź od razu całkiem na lewy pas. Dobrze. Zawrócimy sobie na rondzie. Objeżdżamy dookoła rondy. Za dużo gazu, troszkę za dużo gazu. Dobrze, tutaj pilnujemy się lewego pasa cały czas. Na prawy pas zjechać, czyli prawy kierunek. O właśnie. Zielone, jedziemy, halo. No dobrze. No i tu pilnujemy się cały czas swojego pasa, chociaż tak słońce świeci, że nic nie widać. Ale one tu są. Dobrze. Bardzo dobrze, dobrze, pojedziemy teraz prosto. Dobrze, i w prawo na światełkach najbliższych. No, czyli co musimy załączyć, czego nam brakuje? Skracamy w prawo kierunkowskaz. Przyhamujmy, przepuszczamy zawsze pierwszych po skręcie. Na drugim skrzyżowaniu skręcimy w lewo, tak jak jest ten taki niebieskawy, zielony. Nie tutaj, tylko na drugim. Więc kierunkowskaz dopiero, o, teraz dopiero lewy kierunkowskaz. Patrzymy, czy z naprzeciwka coś dojedzie. I widzimy, że to jest jaka droga jednokierunkowa. Dobrze, i skręcimy sobie w lewo na skrzyżowaniu. Czyli jak się ustawiamy do lewej krawędzi. Patrzymy, czy coś nie jedzie. Dobrze. Tu jest już dwukierunkowa ulica. Więc jeszcze raz skręcamy w lewo, ale na dwukierunkowej tu ustawiamy się do osi. Czyli tutaj gdzieś do środka drogi przy skręcie w lewo. O właśnie. Upewniamy się, że nic nie jedzie. Dobrze.
szczególną ostrożność, czy coś nie jedzie.